wyruszyłem w taki rajd charytatywny dla honorodawców krwi. Trasa 3200 km. Jechałem już od 2018 roku charytatywnie ponad 10 tysięcy km. Odwiedziłem 250 miast w Polsce. Wójtów, prezydentów, burmistrzów i przez ich właśnie media ogólne, takie miejscowe, prasy, tak dalej, zachęcam do dawania krwi i promowałem ideę honorowego krwiodawstwa. Polskę całą przejechałem już, jak jechałem dla honorodawców, w 2020 roku trasa miała 2500 km w kształcie serca, w ubiegłym roku w kształcie kropli krwi 2000 i właśnie promuję ideę honorowego krwiodawstwa, zachęcam po drodze do dawania krwi. Ja nie jadę tak, jak to mówi, dziennie od 180 do 100 km, że przejeżdżam, ja się zatrzymuję, rozmawiam z ludźmi na zajazdach, w różnych targach, zachęcam do oddawania krwi. Motto moim takim jest, na przykład, jaka pani mówi, no ale to jest w kłucie, trzeba czekać, to boli. Ja mówię, ale niech sobie pani wyobrazi, że w tym momencie, kiedy pani oddaje to krew. Niech pani nie myśli o tym kłuciu, że pani komuś ratuje życie, że w tej chwili pani oddaje część swojego życia komuś i o tym niech pani pomyśli. Ja nie muszę, żeby pani oddawać krew, tylko niech pani raz spróbuje oddać. Wtedy jest taka cisza parosekundowa i takie zamyślenie i to skutkuje, bo dostaję później maile, czy mi przysyłają na telefon książeczka z pierwszą pieczątką, że ktoś oddał krew. I to jest taka satysfakcja dla mnie, to jest takim motorem napędowym, daje mi taką energię do dalszej jazdy, bo wiem, że to, co robię, przynosi korzyści. Jesteśmy bardzo dumni, cieszymy się, że pan przyjechał, odwiedził nasze regionalne centrum. Już od wczoraj czekaliśmy, jesteśmy w stałym kontakcie z panem. Bardzo nam się podoba ta inicjatywa, że jest taka forma promocji honorowego krwiodawstwa osób, które z jakichś względów nie mogą być honorowymi dawcami krwi, ale postanowili w ten sposób, dzieląc się swoją pasją, promować honorowe krwiodawstwo i zachęcać innych do oddawania krwi. Dlaczego oddawanie krwi jest takie ważne? Bo krew jest bezcennym lekiem, który można pozyskać tylko od drugiego człowieka. Jest bardzo duże zapotrzebowanie na krew i jej składniki, dlatego jest tak ważna krew. Spotykam się nawet z młodzieżą, taką można powiedzieć, już dorosłą, że oni myślą, że krew można wyprodukować. Mówi tak, kości produkują, na jakieś tam tego, pokazują, że skórę produkują. No ale mówię, no niestety, krwi się nie da jeszcze wyprodukować, nie ma takiej możliwości i zachęcam ich właśnie, żeby się tym darem, który mają w sobie, dzielili, bo ta krew może być w każdej chwili komuś potrzebna, jakiemuś dziecku, jakiejś babci, komuś na przykład z wypadku, no i tej krwi niestety brakuje. Są, mówię, reklamy w telewizji parosekundowe, w radio, oddaj krew, zachęcam. A ja jadę przez 38 dni jako żywa reklama, krwiodawstwa, zachęcam do dawania krwi. Zwiększone zapotrzebowanie na krew w tej chwili obserwujemy w grupie ARH dodatni, a także w grupach 0RH dodatni, ale ten stan zmienia się każdego dnia. Jest to związane z zapotrzebowaniem z naszych opolskich szpitali.